to profesjonalizm wygrywa. Albo Fuchs! Fuchsiarz.pl. Postaw na siebie. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daje walczaka. Nie zdechlaka, daje Polaka. Nie drumlaka, nie grzelaka. Prześlij mi Słowaka. Nie Araka, nie Spaślaka. Nie Polczaka, nie Rasaka. Nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Kowal, wyłącz ten telefon, bo ja cię wyłączę zaraz. Dzień dobry. To jest quiz o starych Słowakach. Dzisiaj jest wyjątkowa nagroda. Jezus, no nie! Zobaczcie, jak się stało. Zmieniło kolor. Nawet jak sam zasłaniam siebie. Czyli to jest taka lepsza wersja. Tak. To jest wyblakła. O, proszę. Zobaczcie, to mamy na green screen, nie siedzimy tak naprawdę. Gdzieś tam. Jerzy Engel, futbol na tak. 156 stron ostrej jazdy. Tylko jego głowę widać. O, teraz. Coś się psuje. Ostatnio się zawieszał, teraz nie wiem, nie działa. Jedna z lepszych pozycji w świecie futbolowym. Generalnie sportowym. Wydaje mi się, tak. Że open, futbol na tak i trzecie nie wiem, bo nic ten. Kowal napisał jakąś książkę, no ale przy tym to jest po prostu... Jerzy Dudek do przerwy 0-3. Co? Przy tym? Słuchaj, jedną dedykację miałem grubszą niż ta książka. Dobrze, Kowal, to jest bestseller. To się sprzedało. Przy tym to twoja książka jest taką opowiastką, którą się dzieciom na dobranoc czyta. Zobaczcie, tu jest zdjęcie, jak honorowy prezes Polonii Jerzy Piekarzewski wkłada Jerzemu Engelowi specjalny złoty pierścień. Ten futbol na to. Za wygranie NBA. Tutaj jest zdjęcie podczas luźnej pogawędki z Dino Cofem i Michelem Platini. Z lewej. Dobrze, podpisali Platiniego z lewej. I to jest nagroda dzisiaj. To jest dzisiejsza nagroda. Podobno to jest najbardziej wartościowa książka w kolekcji Pedro Paulet. Tak? A to smutno temu gościowi musi być, jednemu z nich, bo. Podpisali Dino Cofa i Platiniego, jeszcze napisali, z której strony stoi Platini, bo ja myślałem, że to jest Platini, a to jest Engel. Nie podpisali tego gościa, który nie jest Dino Cofem. Tego tutaj. A to jest znany człowiek. Znany człowiek. No to jest taka książka wykluczająca, bym powiedział. Nie, Kowal? Z piłką od zawsze. Tutaj Jerzy Engel ma piłkę i tak się rozmarzył. Nie powinieneś pokazać tego zdjęcia z Pele? Dobra, to jest tak znane. To ja zdjęcie. To dawaj, ja jeszcze nie czytałem i to muszę wygrać to. Tak? Tak. To byłaby sensacja. Kowal wygra, przeczyta i wróci odmieniony. Tak. Kowala wygrałeś w ogóle już jakiś quiz? Niejednokrotnie. Chcesz stąd wyjść? To nie było nacechowane pejoratywnie, absolutnie. Wygrałem. Jeden, wystarczy. Co to znaczy pogwar? To jest jakaś gwara w ogóle. Pogwarki z najlepszym polskim żużlowcem Tomaszem Golobem. Mam tyle samo tytułów wygranych quizów, co reprezentacja Hiszpanii mundiali. Chuj. Dziękujemy naszemu widzowi, że nam to wysłał, bo oczywiście sam tego nie kupiłem. Nie mam tyle pieniędzy. A dwa razy byłem na pierwszym miejscu. I to jest z autografem. Co wam jeszcze powiedzieć? Raz dzięki Rokiemu oczywiście. A czyj autogram? Bo nie wierzę, że Władysława. Nie wiem, czy to jest Jerzego Engela. Nie wiem, czy to jest Engel. Mandziara tam pisze. No to naprawdę. Mandziarze Engel. Dobrze, może tak być. Witam was, Wojciech Kowalczyk. Siema. Daniel Żurawski. Dzień dobry. Dzisiaj już nie jako gość, bo już pracujesz w Weszło FM. Tak. Widzicie? Jak się oficjalnie. Można się wybić.
A źle wystąpisz w quizie, to jest szansa, że cię weźmiemy. Tak. No, zawsze trzeba mieć tego takiego jednego, który tam będzie najgorszy. Znaczy, no pracownik to też dużo powiedziane, no przychodzi tutaj, coś mówi do mikrofonu. Pieniędzy to, jak to ma, wolontariat, tak? Jan Glazurek, drugi występ. Kawę nam zrobi, czasem przyniesie, no. No, chciał być. Po kasetki na dół skoczę. Czy brat nie jest zazdrosny, że teraz jesteś drugi raz z rzędu? Nie. Dobrze, i Mateusz Fakuszewski. Dobry. Prosto, nie, to będzie brutalny żart. Co? Nie powiem go. Powiedz. Nie powiem go. Nie, bo ty właśnie że nie miałeś żadnego żartu i teraz tak udajesz, że nie powiesz dlatego, żeby był zbyt brutalny. Po prostu nic nie miałem, nic w tej pustej głowie nie było. Prosto z więzienia. A, to no. PDW. Skazany na pasiastej. Znaczy pisali mi bardziej, że Auschwitz, ale... Roki w pasiastej piżamie. No właśnie, bo pasiastej. Pasiastej, bo w pasiastej piżamie. Tak, ale te skazani na Shawshank Tank też. Zielona chwila. Janek tutaj musi być cały czas. Zobaczymy do jakiego... Janek Glazurek jest ostatnio koniem pociągowym. Do jakiego stopnia doprowadzi swoją... Janek, a może ty byś poprowadził? Do jakiego stopnia doprowadzi swoją fryzurę? Możesz? Oczywiście. Znaczy patrzysz się na Rokiego, nawet nie na mnie, czy mogę prowadzić. Mogę prowadzić, oczywiście. No Paweł ma trochę zeza i trochę jednym okiem na mnie, drugim na ciebie. Dobrze, próbuję sobie wyrównać tak. Całe szczęście, że Czapko siedzi... O Pawle jest ten stary żart, że i Loda zrobi roweru. Patrzcie, bo Kowal będzie mówił, że pewnie całe szczęście, że siedzę w czapce, tak? Że Czapko siedzi w czapce? Bo ja wyobraź sobie, zobacz. Glazurek i ja, ty no. Najbardziej łysy, ale jakby zapuścił włosy, to najbardziej łysy z najbardziej kudłatym. Ty, no ja przecież to tak tylko obok siebie nie możemy. Ja to bym cię widział w wąsie. Miałeś kiedyś i powiedz, że to byś taki miał i nic ciekawy. Glazurek, poprowadzisz teraz? Poprowadzę. Bo ja bym chciał zagrać. Ja dobrze, poprowadzę. Ostatnio jestem w formie quizowej. Pociągnę to. Dobrze, zobaczmy kategorię. Dzisiaj trochę... Chciałbym mieć takie trochę inaczej. Chciałbym mieć takie włosy jak Glazurek. Kowal, ostatnio ktoś mi ostatnio, Kowal, napisał, że jak patrzy na mnie teraz, to widzi jakby twoją twarz w mojej twarzy. I mi się zrobiło przykro. Ale to, bo ja takie włosy to miałem, wiesz, kiedy? No, rybusy. 30 lat temu. Ale ja wyglądam jak ty w wieku 49 lat. Nie? Rybusy z nabiał. To wystarczy się ogolić na łyso. Dzisiaj nie zgadujecie piłkarzy, tylko zgadujecie po piłkarza, jaki to nabiał. O, fajne. Czyli coś z jajami na bank będzie. Odwrócony Najman, czyli nie licytujecie, tylko ja zaczynam, na przykład mówię 50 i schodzę niżej, 49, 48 i ktoś mówi stop i wtedy licytuję. A to w ciemno, czy? Nie, wtedy licytuję, czy wtedy już odpowiadasz? No nie, wtedy mówisz stop i wtedy odpowiadasz, musisz tyle powiedzieć. Będzie takie napięcie będzie. Aha, ale nie znasz kategorii. Znasz. Aha, znasz. Mhm. Dobra. Purmont Bakie, to jest zabawna gra słów, ponieważ on jest rich, ale jest pur. Prawda, że dobre? No, dobre, no. Jeden na jeden, zdania, kolejność, futbol na tak i czułko. Ale już mamy nowych kategorii. A zdania to co, trzeba będzie coś dokończyć? Kto to powiedział, czy na jakiej zasadzie? Zdania potwierdziłem z takiego programu Who Lines It Anyway. I na przykład musisz wymyślić 5 zdań, bo tak ostatnio, które mógłby powiedzieć Kowal, ale mógłby powiedzieć też ktoś, kto się awanturuje w kolejce do urzędu. Ale będzie wesoło, ale będzie pi, 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 pi. To już było ostatnio. Tak. To niezła kategoria. Ponieważ mamy... Ale słuchaj, no. Czyli tak jak Roki powiedział, ale nowych, dużo nowych kategorii, to jest szansa, że ktoś się pogubi. Paweł Poczuł. Tak, to jest bardzo możliwe. Ponieważ nie ma zwycięzcy ostatniego programu z nami, o tym, kto będzie zaczynał, decyduje... Kategoria rybusy nabiał. Poprosimy. Co mam powiedzieć? Nazwa nabiał, tak? Tak, nazwa nabiał. Czyli rybusy jeden. Mozzarella? Nie. Gorgonzola? Gorgonzola! No właśnie. Brawo. Dziękuję. Pierwszy nabiał. Uciekł mi ten ser. Ale ja nie lubię samego gorgonzola, jakoś mi nie smakuje. Jest coś mocno. Dobrze. No i trudno. No, tylko Gołda. Ty masz tylko odpowiedzieć, nie masz tego jeść. Jezu, właśnie, zapomniałem o... Przyniesiesz ser gorgonzola? Nie, bo mam rekwizyt do quizu, ale zostawiłem w lodówce. Ale teraz pójdę. Aż się boję. Wymień... Data ważności dobra? Napisz do Piotrka radio. Dobra, bo dzisiaj kupiłem. Poszedł spać. Poszedł spać? Tak. No mówisz, że o 12 śpi. Bo do północy ma dzisiaj dyżur. A 12 jest dzisiaj.
Dobrze, do 24. Aha. Dobrze, Janek plus jeden i wyznaczasz. Purmont Boachi dla wracającego Rokiego. Purmont Boachi. Ostro się bawisz, kolego. Czyli kategoria Boachi 1. Boachi. Ile godzin na boiskach Ekstraklasy spędził już Boachi i nie strzelił gola? Można się pomylić o godzinę. Czekaj, on trafił w zimowym okienku. Tak. Czyli to było 14 kolejek rozegranych. Teraz mamy kolejkę 27. To jest 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Błyskotliwa. Czyli 12 kolejek. Mecze piłkarskie, to ciekawostka, trwają po 90 minut. Tak. Brawo. Macie tej kolejki? Co by się spodziewał? Tylko pytanie, po ile on grał? No. Bo wydaje mi się, że we wszystkich wystąpił. Albo jeden mógł opuścić na początku. Nikola, przyznaję, Purmont Boachi, to tylko geniusz mógł wymyślić taką grę. Wstałem dzisiaj rano o 9 i pomyślałem sobie, kogoś trzeba wyśmiać. I stwierdziłem, że będzie to Purmont Boachi. 12 godzin. To jest twoja odpowiedź? Zastanawiam się jeszcze. Bo mogę przesłać. Jak zastanawiam się? 12 to by było, czekaj, minuta, tutaj też ciekawostka, ma 60, godzina ma 60 minut. To prawda. Minuta 60 sekund. Tak. Czekaj. To bym musiał w 12 meczach zagrać po, nie, czy... Bo schodzi też, albo wchodzi. O godzinę się mogę pomylić, tak? Tak. Dobra, to 11. Dokładnie 11 godzin, ponieważ zagrał 660 minut. Tak, czyli gdybym miał 12, to bym się załapał, tak? A 660 na 60 to 11. Według moich obliczeń. Coś mi się pewnie nie będzie zgadzało zaraz. No, ale dlaczego? Bo według twoich to... Utrzymujesz punkty i wyznaczasz. No to może... Czułko dla... Nie wiem dla kogo. Ja też. Odwracaj się. Dawaj czapo. Szefo, a nawet nie pamięta ty. Co? A ty miałem się w ogóle pytać, czy ty jesteś z tych żurawskich aktorów? Czy bardziej z tych żurawskich piłkarzy? Ja z piłkarzy. Nie, to jest już zamknięte. Dziękujemy. Właśnie, dlaczego ty masz błąd ortograficzny w nazwisku? Tłumaczyłem to ostatnio w radiu, ale nie słuchałeś. No. Nie, no wiadomo. No tak wynika, że to było takie niemieckie nazwisko i było coś napisane Z, O, umlaut, bla, bla, bla i po wojnie musieli spolszczyć, więc dodali ski i z O, umlaut zrobili U zamknięte i wyszło żurawskie. To jest bardzo ciekawa anegdotka. A jak było O, no. O umlaut, to nie, było... Czy wiem. No to Coraf, coś takiego. Coraf, coś ale ja też miałem niemieckie nazwisko. Miałem Paczhul. I też spolszczyli. Miałeś dziadka, wiadomo gdzie? Nie. Miałeś? No, miałeś? Nie. Miałeś. Powiem ci, że rysy masz takie trochę. Aryjskie. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Nie chcę grzebać ci w życiu rysie, ale miałeś. Kolego, ty jesteś w pasiaku, nie ja. No, to jestem dlatego z takim żalem. Ja jestem po stronie... Ofiar. Dobra, pytaj, czy to źle? Pytam, dobrze. Więc może na początek, czy jestem związany z polskim futbolem? Tak. Czy jestem aktualnie grającym piłkarzem? Tak. Czy jestem reprezentantem Polski? Nie. Trzy, tak. Czy gram w nie, poczekaj. Trzy były, no. Czy gram w Ekstraklasie? Nie. No to pewnie jakaś niższa liga. Dobrze. Czy gram w takim razie w pierwszej lidze? Nie. Udy jeszcze pytań? Piąte to było, jeszcze dwa. Mam jakieś szanse to zgadnąć? Nie. Czy... Nie. Nie. Okay. Czyli... czy moje imię zaczyna... Czy moj... Nie, no to... ile mam jeszcze pytań? Trzy, tak? Dwa. Dwa, dobra. Czy moje nazwisko kojarzy się z nabiałem?
Nie. No to nie ta kategoria. Już mamy jeszcze jedno pytanie i potem strzał, tak? Tak. Więc czy nazy... Okej. Okay. Czapo, to się to nie jest. Czy jestem, czarnoskóry? Z jajami są. Nie? Nie. Ale ty już wiesz, że nie jesteś czarnoskóry. Masz przed ostatnim już wiesz, że nie jesteś czarnoskóry. No tak. No więc mam już... Wszystko wiem. Znaczy chyba musisz walić, tak? No teraz już walę. I chciałem w Predjusa na kulmę, ale w... No jak gra w niższych ligach. Dzidosław Żuberek. Nie. Wojciech Trochim. Czyli blisko było. Blisko, blisko. Już wiedziałeś, że nie jest czarny. A Wojciech Trochim gdzie teraz gra dalej? W Sandecji? Nie. W Krzo. Nie. Już nie gra w Krzo? W KS Wiązownica. No niedawno jeszcze grał w Krzo. To prawda. Jak z Wisłę Kraków wyrzucili. Wyznacza dalej roki. Domyślam się, że to czułko ma ten. Logikę. Czy tak. Nie. Oczywiście. Pytanie, czy to jest prosta rolnika, czy nie? Mhm. Kurczę, pierwszym jest być najgorzej, bo tak jak masz w tym czułku, to nie, lepiej. Bo nic nie wiesz. Lepiej mi się wydaje. Nie, bo tak później przynajmniej jakąś taką szansę kminisz, że masz jakiś tam, to z taką chłodną głową podchodzisz. To może futbol dla tak, na tak dla Kowala, który preferuje taki właśnie styl gry. Jakie zwierzęta według książki wielką sympatią darzy Jerzy Engel? Konie, kuropatwy, legwany, koty, psy. Nie czytałem książki. Ale wiesz. Ale, że to jest, że je, znaczy domyślam się, że to chodzi o konie ze względu na to, że Jerzy Engel bardzo dużo czasu spędza na torze Służewieckim albo spędzał. Także domyślam się, że chyba chodzi o konie. Może darzyć sympatia. Poczekaj, zwierzęta do książki, koty, psy. Ale musisz wziąć pod uwagę jedną rzecz. Jerzy Engel to jest taki wyjątkowy oryginał. Tak, tak, tak. Może ja jest jedyną osobą na świecie, która darzy sympatią krąbą. Ale ja nie czytałem tej książki, po prostu nie będę strzelał, bo jest aż tyle. No, koty, psy to załatwę, bo to każdy darzy sympatią. Kuropatwy, legwany. No, ja nie to nawiedzę kotów. To mogłoby paść akurat od Jerzego Engela, ale dobra, bo ja powiedzieć, a ze względu, że to jest koniarz, który jeździ i wygrywa i przegrywa. Koniara. Pan służyba. Koniara? Tak. Koniarek. Marek. Marek Koniarek. Dobra, odpowiedź A. Konie. To jest dobra odpowiedź. Szukam zdjęcia, które to udowadnia. A widzisz? Ha, brawo. Dobrze wiedzieć, że... A, to czasami dobrze znać hazardzistów. Oj, ostre słowa. I teraz na górę na WP. Były reprezentant o byłym selekcjonerze. Nie, ostro. Ostro. Albo odważnie. Zobaczcie. Aktualnie u nas też może być taki. Jest tutaj gładzi konia Jerzy Engel. Szczególnym sentymentem Jerzy Engel darzy konie. A no to sentymentem, sentymentem, a nie sympatią. Sentymentem, źle, źle jednak. Pokaż mi jeszcze parę tych podpisów pod zdjęciami, to ja będę wiedział, co on w książce Jerzy Engel napisał, że darzy sentymentem konia, a w programie u nas wyszło, że jest hazardzistą. I tak. No nie, nie, no wiesz, no. A widziałeś ten filmik, jak Michał Wiśniewski wchodzi komuś do mieszkania? Widziałeś to? Z takim gościem Konio nazywał się i oni o 23 zapukali do takiego gościa, który spał w samych slipach i w koszulce. Cotton World? Chyba Cotton Worldy. I się założyli z nim, że zagrają z nim w kości o to, czy mu dadzą 2000, czy mu wymontują kibel. I zagrali w te kości, ten gościu przegrał i przyszła normalnie ekipa i o 23 mu wymontowali. Polecam wszystkim. Czyli Michał Wiśniewski był pranksterem, zanim tak. YouTuberzy to ogarnęli. Bo gość miał, bo chodziło w te kości, żeby 3 rzuty miał i 2 razy musiał wypaść 1, 2 albo 3. I tylko raz mu wypadło. No i nie dostał tych 2000, dostał tylko 100, bo konio powiedział mu, że ma fajne slipy. A taki typowy z wąsem gość, piękny to jest. Wyznacza Kowal. Tak? Wyznacza. Dobra, to teraz za to, że przegrałem pojedynek z... Z samym sobą. Nie, tu w naszym typowaniu wyników z jednym panem, to się może odwrócić już na czółku. Na czółku? W pucharze Fuksiarza. W pucharze Fuksiarza, oczywiście. Fuksiarza, tak. Tutaj. A jesteś wiek? Z kim? A wygrałem 3-1, nie 2-1. Protest! To mogę trzeba złożyć, bo pamiętaj, że termin mija. A czemu się przeczekaj? Halo? Tak? Czułko on? Tak, no skąd? Z kim mogłem przegrać? Nie wiem. Jak już się odwróciłem, to już by wypadało, nie? Jeszcze nie. Czułko poprosiłem. Czułko. O. Dziękujemy. Możesz się odwrócić.
Czy ale jest... dostaję na ucho, że lepiej jak jesteś tym. Czy jestem czy jestem super. Czy jestem sędzią? Nie. Czy grałem dla reprezentacji Niemiec? Nie noż, bo chciałem, miałem Trochowskiego i miałem sędziego Trochniuka. A już teraz to trochę poskładało to. Ale to jest bardzo dobry trop. Czy moje nazwisko zaczyna się na Troch? Nie. No proszę cię. No, nie. A na te? Nie. No, tak się musiał zastanowić. No to... To już cztery poszły. Na cztery. Janek pach, pach, pach się nie pierdzieli w tańcu. Pach, pach, pach. Choć, no tak. A masz ten? Jajka? Do złożenia dla ten? Zabawki z jajek? Nie, nie mam. Szkoda. Zjedliśmy wszystko. A to dajcie mi książkę, sobie czytam. Nie możesz, bo tu są odpowiedzi. Chcesz się z futbola tak dzisiaj, nie? Tak. Spokojnie, jeszcze 15 minut i sobie odpalam koronę z ŁKS-em. A ma ktoś parówki nie skończył. A ma ktoś pomysł na ciąg logiczny? Aha, bo tu nie ma ciągu logicznego. Jest w ogóle ciąg logiczny. Jest. Jak nie ma? To, słuchaj, to on wymyślił, to musi być. Jestem, jestem spokrewniony z Trochimikiem? Z Trochimikiem nie. Kurczę, no to w takim razie wszystko mi odpadło. Pięć. Mhm. Zostaję z trzema pytaniami. Z dwoma już w zasadzie. Tak. Teraz musisz rzucać za trzy. Możesz, no musisz. No. Blisko jesteś. Dziękuję. Czy jestem piłkarzem grającym w Ekstraklasie? Nie. Czy jestem piłkarzem, który... No nie, to jest ostatnie pytanie, to muszę odpowiednio je wycyzelować. Musisz być bardzo precyzyjny. Czy... A nie, dobra. Czy no to już to pytanie takie rozpaczliwe. Czy moje nazwisko... I moje imię i nazwisko w sposób fonetyczny albo zapisowy, w jakikolwiek... No to czy jestem Kasper Gach? Jan Zapotoka. Nie. Tak. To nie jest Jan Zapotoka, nie? Jest. Jan Zapotoka? To już któryś raz jest ten Jan Zapotoka tutaj? Chyba jest trzeci. Ale jest po prostu bardzo plastyczny. Tak. Dlatego. Ale Roki, masz pomysł na, Tracisz punkty i wyznacza Wojtek. A zobaczmy tabelę najpierw. A, no bo ja wyznaczam. Jeden punkt traci Jan Glazurek. Super, okulary mam. Upizgany jak zwykle. Aha, bo za ten, za rebusy dostałeś. A czemu nie masz wokaliz? No właśnie. No mam kryzys twórczy muzyczny. Nie no. Szkoda, bo tu wypatrywałem swoich szans. Kurde. Ja byłem zajebisty w wokalizie. W każdej audycji musi być przerywnik muzyczny, no. To mogę ci zanucić coś. Dawaj. Będzie przerwa muzyczna. I taki dodatkowy. Ale to jeszcze za szybko. A, to, aha, jeszcze nie masz tam, no dobra. Czyli teraz ja. Jak jeszcze jest dwie kategorie, to ci zanucę. Słuchaj, naprawdę muszę... Muszę... Nie chcę, ale muszę. Czułko dla Rokiego. Kowal. Ostro się bawi. Kowal się boi, że będzie Kowal miał oczułko. Kowal walczył tę książkę jak lew. No. Ja nie. Dziękujemy. Masz się odwrócić? Chyba nie macie pomysłu, nie? Jak już wiem, wiem. Już wiem. Znam ciąg logiczny. Tak? Będzie jakaś nagroda za tam ciąg logiczny? Nie mów, bo cię... Kowal ci uściśnie dłoń. Jak mi powiesz później, jak Roki nie zgadnie, to jak będzie, to powiesz mi ten ciąg logiczny. Dawaj. Wojciech, Jan. Czy mój bohater ma na imię Daniel? Tak. Skąd ty to? To są genialne umysły. Rozkminił ciąg logiczny. Czy mój... Czy jest to piłkarz? Tak. Czy jest to piłkarz, który swego czasu uchodził za najlepszego napastnika Polski? Nie. Kurczę, są piłkarze o imieniu Daniel. Czy grałem w Legii? Tak. No to już nie ma zbytnie. Czy grałem też w PSR? Tak. Strzelam za trzy. Mhm. Daniel Libonia. Tak jest.
A Kowal, co? Plus 3 dla Mateusza, który przyjmuje tym samym pałę. Myślałem, że powiesz Daniel Cimaczuk. I teraz, a to mógł być ten Daniel Cimaczuk, no, ale w PSG nie grał. No tak. I teraz mogę wziąć sułko na siebie. Nie zgadnę. Po połowę już masz, nie? Pytanie, czy to jest sens. To już byś wygrał wtedy, miałbyś 3, miałbyś 16 punktów, mamy po 10 po trzech rundach. Dobra, to może odpuśćmy. Nie, no weź sobie to śmiało. No bo niech się Kowal pomęczy szukiem, śmiało. Tak wszystkich wyznaczasz, to wiesz. Ja tam ciągu logicznego tu nie widzę i nie znam. Jak to nie? No, ja nie. Ja to nie wiem, podpowiadajcie, nie niech się męczy. Naprawdę? Nie, nie znam, nie wiem. Ja też nie wiem, no to co ja ci powiem. Dziękuję. No ja to szybko rozwiążę, strzelę za 3 i tyle. Dobra. Nie będę nawet ten zgadywał. Zbiegnie Wojtek. Już teraz złapałeś? Dlaczego Zbigniew Wojtek? A ty jak złapałeś? Z ciągu logicznego, no to tak. Co będę strzelał? No po imionach. No już wiedziałem, że nie ma żadnego związku. Nie. Mateusz Lukuszewski. Kowal za 3? Minus 3? Tak. A co powiedziałeś? Nie wiem. Zbigniew Wojtek. Wojciech, Jan, Daniel, Mateusz. No, widzisz. To musiałeś to wczoraj wymyślić, bo dopiero wczoraj to zapraszałeś. Nie, dzisiaj rano. No, no to też. Jesteś, no wyznaczasz. Nie, no ja wyznaczam. Tak. Kowal. I książka się oddaliła. To może... No fakt. Z Kowalem razem może jakby połączymy punkty, będziemy mieli więcej niż roki. Może zdania dla Czapo. Zdania dla Czapo. To jest czas, minuta. A nie dwie? Wytłumaczysz. Dobra, no, półtorej niech będzie. Daj dwie, bo ja ciężki miałem ci poranek. Wymyśl 5 zdań, które nie wypada mówić do kobiety na pierwszej randce i do trenera na treningu. Ale brzydko dzisiaj wyglądasz. Jednocześnie, no to znaczy, no dobra. No. Jednocześnie, nie, no ogólnie 5, tak? A no to mam pierwsze, drugie. Zapomniałem ale poczekaj. Okej. Zapomniałem przebrać. Nie no, żeby to miało sens. O, zapomniałem. Trenerze, zapomniałem butów. Nie trenerze, nie, po prostu zapomniałem butów. Nie wypadł. No i wypikają. Znaczy chciałem powiedzieć, zapomniałem portfela, ale to. O, zapomniałem portfela też. No bo czasami jak trzeba na zrzutkę, no to do trenera też nie wypada. Przestań tak drzeć ryja. To jest dopiero pierwsze, które powinniśmy zaliczyć. No właśnie, nie, no dobra, właśnie. No, ale... przestań tak drzeć ryja, tak. Pomyłka, twoja mama miała na imię Pomyłka. Co? No to już jest pięć, tak? Tak, dobrze. Ale tak na ślizgu. Tak na ślizgu, no nie, nie. Powiem wam, że tylko przestań gdzieś tego ryja, to rzeczywiście to się udało. Ale bo ja się bałem, bo wiesz, bo trener pewnie na będzie patrzył. Na drugiej randce już tak powiedzieć można. Tylko na pierwszej. No wiesz, bo mogłem powiedzieć zamknij mordę, ale, no bo też nie wiesz. Albo tak, grubo wyglądasz. Co? Trener... Trzeba pomyśleć, jak wyjdziesz. No ty, a do naszego trenera, jakbyś powiedział grubo wyglądasz, to on by był niezadowolony. Trzeba pomyśleć, ale myślisz, jak kojarzysz aparycję. Myślisz, że jak wejdziesz, to on robi w dupę, to będzie grał w pierwszym? Myślę, że nie ma takiej opcji, bo Ciechan tam już jest tak głęboko, że. Znaczy, oczywiście chodzi mi o skład, o pierwszy skład, nie? Bo nawet się mówi, że takie jest głębia składu. No. Ciechan się tam już urządził, remont robi. On chyba będzie niezadowolony. A wy rywalizujecie na tej samej pozycji? W teorii tak, no ale w rzeczywistości wiesz, no nie. W rzeczywistości wiadomo, kto ma chodę u trenera, ale... No, to generalnie tak, no. Chociaż ja wszędzie mogę zagrać. Ewa obrona. Znaczy, mogę zagrać wszędzie, nigdzie dobrze, tak? Wszędzie z takim samym skutkiem, tak to ujmijmy. No będzie taki eufemizm. Jeszcze na bramce tylko nie grałem, w sumie. No i tyle. Jestem sam niepocieszony tymi moimi zdaniami. Mogłem się bardziej pomęczyć. Ale dobra, zaliczone, cieszę się przynajmniej. Nie straciłem punktów. Wyznaczysz. Dobra, poproszę... Poproszę... A jeden na jeden? No. I jakie tam jest punktacja? Dwa punkty jakby co, tak? Tak. Się zostaje. To ja poproszę jeden na jeden z Kowalem. Dobrze. Pojedynek na marki samochodów. O! Co? Kuźwa. 20 sekund na jedno. Zaczyna? Ten, kto ma więcej punktów, czyli ty. Czyli ja? Tak. Czy Kowal? Ty. To ja mówię Audi.
Wartburg. Mercedes. Mały Fiat. Fiat. Do Fiata, ale zaliczamy. Dobrze, no. BMW. Trabant. O. Kia. Syrenka. Kolejne nie dotarły do właści. Volkswagen. Warszawa. Chevrolet. Polonez. Jeszcze powiem, że koło Polonezu nie wymieni. Seat. Żuk. Porsche. Nysa. Lamborghini. Tarpan. O kurczę, no. Ferrari. Skoda. Czy była już? Nie. Skoda. Nie, nie była Skody. Tesla. Zaporożec. Zaporożec. Coś takiego. Rumuńskie kuziwa. Nie było czegoś takiego? Był. No. Dacia. W Ukrainie. A to ukraińskie było? Mhm. Ale jeździło. Człowiek. Zaporoże to na Ukrainie. No. Star. Lublin. Jelcz. A, kurczę, no, jedziemy, jedziemy. Co tutaj? Ford. To co to było za pytanie? Marki samochodu. Musimy mieć nas 10, nie? Nie, spokojnie, no bo chciałem powiedzieć kombajn, ale kurwa, wiesz, nie wiem, markę kombajna, ale teraz, wiesz, traktora też nie wymyślę, nie, samochodu mam być, tak? Mhm. Tak. Ty już poszedłeś tamten. Nie słuchałem w ogóle, co mówisz o tych zagranicznych. Dobra, jeszcze może coś znajdę z tych starych czasów. Czym to człowiek tutaj jeszcze poginął? 10 sekund. A to są jakieś widełki czasowe? To. 20 na 1. 5. Daj 30. Volvo. Range Rover. Ale powiem ci, szkoda, że i tak zaskoczyłeś. Trolejbus. Trolejbus. Nie? Tracisz pierwszą szansę? Trajtek to się nazywa. Są trzy miasta, gdzie jeżdżą trolejbusy. Lublin, Gdynia i Katowice. Grudziądz. Nie, to Grudziądz. I co trzecie jeszcze? Było takie pytanie kiedyś. W Warszawie jeździł do Piaseczna, już nie jeździ, tak? Sopot. Ale Piaseczna nie jeździ już? Nie, już nie jeździ. W Sopocie 31 idzie. Koniec czasu. A miałem jeszcze parę. Czapo plus 2, koła minus 1. Ja tak nie jestem zmotoryzowany. Chciałem, że Cadillac jeszcze powiesz na przykład. Albo ten. McLaren. Co? Taki samochód. Ale ja bym przegrał po dwóch, więc... Ty, teraz mam takie zdania, no dzisiaj nie ma seksu na przykład. No będzie, może jeszcze nie wiesz. Kurczę, no jest... Czemu na ten rady, dzisiaj nie ma seksu? No właśnie to by było takie abstrakcyjne. No nie wypada. Wyznaczasz. Panie Paweł, jakiś trenerów w życiu. No to co? A jak przegram, to ile tracę punktów? Jeden proszę, na jeden? Jeden. A najprostsze pytanie do trenera. Dlaczego zostałeś trenerem, jak nic nie umiesz? Ale do dziewczyny tak nie powiesz. Ale do dziewczyny tak nie powiesz. Boże, no. Albo dlaczego jesteś taki słaby w tym, co robisz? Słaby, słaba. A no czemu mnie wkurwi? Nie, no to widzisz, no mogłem pomyśleć. No, ale dobra. A, jeden na jeden i a, teraz... to poczekaj, to ja muszę iść. Może dajcie pogadzę. Z kim jeden bo jeszcze muszę wybrać. No właśnie, nie wiem. Normalnie chciałbym z Rokim, bo... Rokim ma 16, walka. Możesz z nim wygrać. 12, 13. Przecież nie wziąłem drugiego. Bo walka, właśnie walka na noże, tylko z drugiej strony jak się trafi coś takiego, wiesz, chociaż jak on poszedł a po coś, to będzie chyba jakiś taki manualny. Ja bym wziął wzrok. No nie wiem, ja nie chcę jakichś takich. Wiesz, chodzi o to, że jakbym trafił na jakieś polskie kluby, to nie mam szans z Rokim, nie? To nie wiesz mnie. A te auto, zobacz, jeszcze Hyundai, Honda nie powiedzieliśmy nic. Co? Co? I z kim? A dobra, z Rokim, żeby nie było, że jestem, ale się, ty, że się ja boję. Ja nie słuchałem, bo ty zszedłeś w te nowe... Ty, a jeszcze ja zapomniałem o ty. No. O Wołdze. Wołka! Skania, smart. O rosyjskim samochodzie, kurwa, się zapomnieć. Zobaczmy. Pojedynego. Po co te parówki? Parówki będą potem. Je, ale się dałem podkusić, ja się dałem podkusić. Jakbym z tobą poszedł, to jakieś szanse bym miał. Ale mam nadzieję, że dałem te parówki do pytań. Dałeś, a... Ale... No jak nie, no to sam zjesz. Jeszcze z kieszeni wywiedziałeś te parówki, tak brzydliwe kieszeń. Co? Przyniosłem ale z tyłki. Ale dlaczego one tu są, bo?
Tak, ale trochę śmierdzą teraz. Śmierdzą. Dobra, kadra Węgier Evo 2016. Zaczyna Mateusz Rokuszewski, ponieważ ma więcej punktów. To Gabor Kirali. No to wygrałem, na pewno. Był? Co? Ale on tam ma raz, że Gabor może tak. Był? Tak, i masz jeden błąd. Także nawet jakby go nie okay. było. Gergo Lorencic. Tak. Był Lorencic? Tak. No to... Dużo z Polski było. A, no to Tomasz Kalar. Tak. No to były napastnik Legii Warszawa, Nikolić. Tak. Pytanie, czy jeszcze był ten jeden, czy nie był. No ale powiem Balazs Dżudżak. Balazs Dżudżak był? Musiał być. Balazs był, czy był, nawet kapitanem był. Tak. Tak się kończy nasza baśń. Polak, Węgier, dwa bratanki. Kto tam, O, Szobosz, Szalaj. Szalaj, tak. Szobosz, Szalaj. Szobosz, Szalaj. Michał Liskiewicz. Nie było. Gdzie? Go. Noć. Był w telewizji. Ale jaki? No ale on powiedział imię. A no prawda. Jest Noć. Bo tam każdy... Ale to tak strzeliłeś chyba temu. Jakiś Noć musi być. No nie? Bo oni tam w każdej dyscyplinie mają. W piłce wodnej, w ręce. Dobra, ja powiedziałem Szalaj, a teraz mówię Szalaj. Ten drugi napastnik. Nie było tego drugiego. A to mógł być. Nie było go? Mm-mm. Pierwsza pomyłka. Damn it. I tego pewnie młodziaka też nie było, nie? Z Salzburga. Boże. No ma teraz 20 lat, wtedy miał 16. No to nie mógł było być. Mógł być. Mógł być, mógł być. Weź, mów. Trybuna. Chwileczkę. A tam mógł być też drugi Noć. To jest twoja odpowiedź? Nie. dopóki walczy się z tym zwycięzcą. Kowal, wiesz? Co? Kto jeszcze? Tak. Okej. Okay. Jakiś z polskiej ekstraklasy zawodnik? No co to jest za... Czy ja bym się dom... Co to są za historie? Nie jestem jakiś... Nie jestem jakiś super pewny, ale ja już bym to powiedział, nie? A Orban. Chyba go nie było. Nie było. A Gulaci był? Był. Ale był. No to czemu... A Gera był? Był. A był drugi Noć? Nie. Guzmić był. Dlaczego się pytać? Guzmic z Wisły Kraków. No, nie? Zastanawiałem się właśnie, no, ale się myślałem, że to jest za duże ryzyko, więc Dżudżaka powiedziałem. Jeszcze był taki Laszlo Kleinheisler. A był Żolt Karmal? Chyba nie. Nie było szans na zwycięstwo chyba. Żoltan Sieber. Ale z tobą to bym pewnie powalczył, co? Byśmy... Pewnie byś wygrał nawet. Dobra, to znaczy Rocky plus 2, Czapo minus 1. Ale jak mogłem tego nie przemyśleć? Dobra, to kolejność dla Janka. Kolejność Janek. Dobra, co te parówy robią? Właśnie. No potem będą. Będą do konkurencji potrzebne. Ale to dla nas położyłeś? Tak. Ja myślałem, ale właśnie... dla ściemy takiej, tak? Co dla ściemy? Bo myślałem, że druga konkurencja jest parówa. Nie, jest, bo może będzie. Dlatego... Po prostu dobrze rozkminiał Czapo, tylko tak, no, była pomyłka, tak? Właśnie, była pomyłka, bo jak... Nie, dobrze. Że wiesz, jak już manualną, to tak. Mówię, jakaś szansa bo on nie chciał za mną piłkarskiej, tylko chciał właśnie taką... Bo ja myślałem, że jest druga, trzecia jest na parówki. No to... No wiele razy. Uszereguj według kolejności tak, klasyfikację Polskiej Grupy na Euro 2008. Dobra. Na razie nie szereguję, wymieniam. Była Polska, Austria, Niemcy, Chorwacja. Chorwaci chyba pokonali Niemców, tak mi się wydaje, że sprawili sensację. Tam Petrić grał na przykład. I teraz tak, Polska ostatnia, Austria przedostatnia. Mhm. I teraz, czy Chorwacja sprawiła taką sensację i wyszła z pierwszego miejsca i czy Niemcy byli drudzy w tej grupie? Niemcy na pewno wygrali te dwa mecze. Chorwacja mogła sprawić tą sensację i wygrać. Chorwacja pierwsza, Niemcy drudzy. Dobrze. Dokładnie. Plus utrzymujesz punkty i wyznaczasz. Wyznaczam. A jaka punktacja wygląda? Nie najlepiej. Dla Wojtka. Jak nie najlepiej? Świetnie. Ty chciałeś książkę wygrać już tu teraz. Nie to udawaj, że ci nie zależy. A czy nie, no książki nie wygram, ale nie jest tak źle, nie? No Janku?
Czapo dla ciebie. Ile to jeszcze minusów? Futbol na tak. Jerzy Engel, futbol na tak. Dwa. Literatura noblowska. Po ile najtaniej można dostać tę książkę na Allegro? Margines, złotówkę. No i to głośno myślę na razie. Dobrze. Więc wydaje mi się, że generalnie to 5 zł by to mogło być, ale myślę, że to może być właśnie złotówka. I taki plot twist to by był, jak na przykład był za darmo, że ktoś oddaje. I, bo na Alixie pewnie można by było za, chociaż symbolicznego grosza. No, chociaż z drugiej strony to może być właśnie taka właśnie wartościowa pozycja. Wiem, że kiedyś były dostępne na pewno za złotówkę w tych takich koszykach, w takich księgarniach bardzo popularnych w shopping mallach, znaczy się w centrach handlowych. Shopping mall. Let's go to the mall today. Pozdrawiam wszystkich fanów How I Met Your Mother. No to mogę się o złotówkę pomylić? Mm-hmm. Dobra, to mówię 5 złotych. 6 złotych. Czyli weszło. Tak. Weszło. Polecam. Można kupić sobie od użytkownika KTD na Allegro. Stan dobry minus. Pieczątka. A z autografem? Pieczątka i obszurania. Jest takie coś. Ja mam taki plan, żeby jakbym wygrał oczywiście, to na tej książce sobie zebrał wasze wszystkie podpisy. Czyli to by już był taki biały kruk. Nie wygrasz. Ale to... No tak. A ja teraz, tak? Tak. W związku z tym. Już jestem ciekawy. No wejdź, jak taki głodny jesteś, to pędzuj tą parówkę. No. Nie, bo jak zaraz będziesz do zjedzenia, no to ja chyba nie zjem z czym. Bo ona naprawdę chyba jest wyciągnięta z kieszeni. No wyciągnął ją z... Kupiłem dzisiaj to! Ale przyniosło się w tylnej kieszeni tutaj. Bo ci chciałem pokazać. Jak ja to zobaczyłem, to już przekręciło mi żołądek. Ona jest w folii, ona jest w tak zwanym kondonie. Kondonie. No, tak. No to ja chciałbym w takim razie zobaczyć ten pojedynek na parówki pomiędzy... Ale ty musisz brać w nim udział. A, ja muszę brać w nim udział? Tak. No musisz rozeżrzeć ją już. Chciał sobie zobaczyć pojedynek. Na parówki. Dwie dziewczyny i parówki. No słuchaj, musisz jeść ketchup z lodówki. Dobra, to może... to może rybusy. Rybusy, nabiał. Nabiał. Dla wszystkich, nie? Salami? Nie. To nie jest nabiał. To jest kiełba. Ser salami. Tak jest! Ser salami. Jezus Maria. Masz to! Wojtek się zna na nabiale. Plus punkt. Ale... Ser gdzie? Salami. Martwi mnie, że rozpoznałem Abela Salamiego. Znaczy ja właśnie... A ty też poznałeś go, Wojtek? Kogo? No, że salami, że ser salami. Nie, bo... A tak strzeliłeś. Co? Nie, no, wystawiłeś mu do późnej. Roki no. Stawiła, ja mówię... Ale nie, no, takie gole też trzeba umieć strzelać. Tak. Słuchaj. Nie, no, ty masz. Dograł do pustaka, no to, włożyłeś, to wykończyłem, no. Co masz, masz ten nawioł. No. Wyznaczasz. On ma ten nawioł. Dobry ser. Roki, twój profesjonalizm mnie poraża. Nie jestem głodny. Ciekawy mecz. Dwóch spadkowiczów z Ekstraklasy. To korona? Tak. I okej. Drugi mecz Dominika Nowaka w barwach kieleckiej korony. To niesamowite wydarzenie. Nie wiem, jak może się to opuszczać. Znaczy ja właśnie patrzę. Dawaj tego... Dawaj tego kuszku. Dawaj tego Włocha. Dawaj tego Włocha. Nie, poczekaj. A był jeszcze? Co? Odwrócony Najman już był? Nie. No to dawaj, spróbujmy. Dobrze. Bo to jest ciekawostka. No właśnie, no. Czyli Najman po prostu w plikach. Wymień jak najwięcej reprezentantów Turcji z mundialu. I teraz chcesz od 50 od 50? Od 50 co? Będziesz odbierał od 23. Nie, no weź od 50, które mówię. I taka cisza, nie? To byłoby zabawnie. 20. Kowal powie 30 ja. 23. To jest i teraz, za dwa punkty. I teraz jak ktoś powie stop, no to już jest koniec zabawy, tak? Tak. Musi wymienić. Czemu za dwa punkty? Bo to jest bo trudne. Tak. Bo to już nie wiem, no to i ale dwa też można stracić. 23. Można się raz pomylić? Tak, zobaczymy, tak, ile zajdziesz. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 20.
Paweł, nie umiesz liczyć. 13, 20, 45, 703. Patrz, nie zrobisz tego specjalnie? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Stop! Ajajaj. 5 z Turków. Myślałem, że do 2 dojdziesz ten pędziu. Ja miałem jednego. Ja 3, ale... Ale na pewno nie. A z 5 to już nie pamiętam. Czasta. Ryszti, Ryszti. Mhm. Hakan Szukur. Rosztu Bram. Hakan Sas. Emre Bezogloglu. To jest Emre Bezogloglu. Bezogloglu. Tak. Ja no to. I Tunçay Sali. No i pięknie. Nie było Sali'ego. Jeszcze potwierdzę. Nie. Sprawdź, bo może nie wiesz, jak się pisze. Nie ma, nie ma. Czyli... Trafiła kosa na kamień. Czyli jeszcze 30 sekund, doliczyłem ci. Pokaż ich kadrę. To akurat było to. Akurat tych trzech co roku wymieniłem i ja bym wymienił, ale tylko tych trzech. Czterech powiedział. Ile masz? Ja wiem, a czwartego to mnie nie 10 powiedział. Sekund. Akurat to... Dobra, no to walę Hakan Balta. Co? Hakan może nie ma. Hakan to by się może i znalazł. Hakan jest, ale nie Balzal. Z takich oczywistych? Nihat Kaveć. Był. A Murat Yakin i ten drugi? To Szwajcarzy chyba. Szwajcarzy to byli? Chyba, czy nie? Tureccy? Właśnie był taki bramkarz, Boże, dwóch braci. Murat Yakin i... A był Manasis, coś takiego? Nie wiem, ale z takich oczywistych to ten. Nihat Kaveć. Nie, nie. Jak on ma? Gdzie on był? Zniknął. İldiray Baztürk. Baztürk. Minus 2 roki i wyznaczasz, ale nie masz na siebie. Dobra, to może Pulmont Boaci. Dlaczego on? Bo wygrał licytację. Przejmuje pałę, ale nie można się. Pulmont Boaci dla Janka. Pulmont Boaci. Ile strzałów oddał przez ten czas, który jest widzę Boaci? Można się pomylić o 2. Uj, uj, uj. No trochę oddał. A te wałty też się liczą? Lepsze byłoby pytanie, po ilu krzyczał na swoich kolegów, na Krawczyka. Bo to sobie kurwa łóżku iść kiedyś sam. No to jak chcesz, idziemy do 2x2, to mogę ułożyć, czekaj. No to nie, no to mógł, ale powiedzmy tak, zagrał... Pamiętaj, grał 11 godzin. 11 godzin. Ile jeden człowiek może przez 11 godzin oddać strzałów? 11 godzin zagrał. A to zależy. Co oznacza, że zagrał trochę? No to nie wiem, powiedzmy 2 strzały na mecz oddawał. Zagrał 7 razy, powiedzmy. 12 godzin, 7 spotkań zagrał, powiedzmy, albo 8. 2 strzały na mecz, 16. Około 20 bym stawiał. A ma jakąś pomyłkę? 2 strzały na mecz oddawał, pewnie co? Nie. Była jakaś pomyłka, czy nie? 2. Ja dalej nie mogę przeżyć, że żadnych takich ciekawych zdań nie wymyśliłem na tego trenera. A teraz mam tyle. Dobra, po tym zostaniesz, czy oni dograją sam do tego? Dogramy jeszcze raz te pytanie. Czapo wieczorem do domu pójdzie, będę powiedział. Tak, jest. Chacie, to ty jeszcze mogę co powiedzieć. Przedstem. 15 strzałów. 22. 20, chciałem powiedzieć 20 na początku. No szkoda, szkoda. 7 celnych. No. Czyli co 3 strzały do kopnie. Tracisz punkt, Roki wyznacza. To może zdania dla Kowala. No może być. Pip. 5 zdań, których nie wypada mówić w przedszkolu i do sędziego. Pięć zdań, których nie wypada mówić w przedszkolu. I do sędziego. Zjedz tą dobrą zupkę szczawiową. Czemu nie wypada? Nie wypada tak w przedszkolu powiedzieć? Nie. Bo nikt nie lubi szczawiów. Jak jesteś małym tym. Nie jedz szpinaku.
A do sędziego? Nie jest szpinak? Wiem, że powinien powiedzieć, że jest szpinak. Jest szpinak. Ja wiem, ale no, nie, ja mówię, co nie wypada. I tak wiesz. I do sędziego, ale i w przedszkolu, i tu. Mhm. Naucz się gwizdać. No co? Nie, no dobre, to najlepsze. Z tych wszystkich. Bezstresowe wychowanie nie można wymagać zbyt dużo. No, później nauczą się gwizdać i będą gwizdać w szkole. Pół minuty. Albo przegwizdzą całe życie. Jak i my na razie. No. Chcę w dupę te kartki. Co? Szepczę tam do niej. Mam tu dla ciebie taką małą parówkę. Kowal. No. Wsadź sobie w dupę tę kartkę. Śmieję w ryby. Co? Wsadź sobie w dupę tę kartkę. No, delikatne. Tak. W przedszkolu bym to mógł spokojnie powiedzieć. Co? Spokojnie mógłbym to powiedzieć w przedszkolu. Koniec czasu. Wsadź sobie w dupę tę kartkę. Nie możesz tak powiedzieć do dziecka, o? Ani do sędziego. Nawet mogłeś powiedzieć spier... No ale nie, no, nie, znaczy, widzisz, ja ci od razu powiadomiłem to wcześniej, jak usłyszałem o tej kategorii, że u mnie wszystko można i ja sędziemu to powiedział, to sam czerwoną kartkę, no, za żółtą, no. Jak to nie wypada? No nie wypada. Ale nie, no mi... Kowalowi wszystko wypada. Ty, no ja nie patrzę z perspektywy, że to mi nie wypada. Ja bym grał, bo ja raz tak powiedziałem, dostałem drugą. No ale w przedszkolu też byś dostał wygoniony. No to właśnie. Kowal, ile czerwonych kartek w życiu dostałeś? Jedną. Właśnie jedno. Za to. Minus punkt. Wyznacza? Właśnie za to. Rok. Tak. To może Najmana. No, kategoria zdania to nie dla mnie, bo to trzeba byłoby wypikać wszystko. Jak najwięcej polskich piosenkarzy. Może być ciekawe. 50. O nie. 49. Minuty, tak? Czasu. 48. 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, jak ktoś powie do 30, to za 3 punkty. 39. Ale tak, nawet jak ktoś wybije 30, to tam jest dwóch piosenkarzy, reszta 38, to piejące kury, no. 37, bądź poważne. 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, już za 2 punkty, 28. 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Stop. No. Dobra. Dwie minuty. Tak? Nie, no dwie minuty. Minuta zawsze. 20, dobra. Poważne? Krzysztof Krawczyk, Andrzej Piaseczny, Dawid Podsiadło, Taco Hemingway, Mata, Białas, Peja. Soku, kto tam jeszcze, Wiśniowy, PZ, Mezo, Liber, kto tam szybko leci, Daniel, Owal, Magik, Fokus, Rahim, Antek Szprycha. Zenek Martyniuk, jest Antek Szpycha 100%, Disco Polo śpiewa. Ja Zenek Martyniuk, kto tam? Michał Wiśniewski. 15 sekund. Michał Wiśniewski. Ty, no nie, to źle mi ten... No nie, mów, że... poczekaj... Koniec. Nie, no nie! Jak się mogłem za... A ile wymienił? 21? Nie, 19. No. Dużo brako. Wszystko tak. Przez tego no. Szprychę. Jakbyś nie powiedział szprychy, to tak, jakby nie powiedział szprychy, no to... Ale poczekaj, no nie, no, nie wiesz, ale koło, jestem debilem. Piosenka ze Skrawczyk. Jak mogłem nie powiedzieć? Piosenka ze Skrawczyk. Ja chciałem 20. Już powiedziałem Krawczyk, ale... Ja właśnie w ogóle... Dwóch mi zabrali. Jak była licytacja, to w ogóle nie wziąłem pod uwagę raperów. A raperów to bym wymienił tak z miejsca. Ale jeżeli ja nawet teraz... No tragedia. Minus dwa. Minus dwa? Tak. Idę ale na wyznaczasz. Dno. Idę na dno. Kolejność. Kolejność to co to było? To aha, trzeba tak. Podać kolejność. To, kolejność to jest na... taka nazwa bardzo myląca. Kolejność na Rokiego. Uszeregły według kolejności trenerów Jagiellonii Białystok po pierwszym odejściu Michała Probierza bez tymczasowych.
spacer ci między Jagiellonią a Uszeregu i bardzo ładnie wyszło. Trudne to jest. Ale to wszyscy? Wszystkich? No. Po pierwszym odejściu, tak? Tak. Bo tam jeszcze między pierwszym a drugim, kto prowadził Jagiellonię? To jest pytanie. Ilu ich było łącznie? 7. Rafała Grzyba liczymy? Nie. Znaczy, no, na końcu możesz powiedzieć. Liczymy tego momentu, jak... Dobra, to mogę od końca zacząć? Tak. Dobra. Wiesz, Kowal? A z siedmiu? Bogdan Zając. Iwaj Łopetew. A bo ja nie zrozumiałem. Przepraszam. Ireneusz Mamrot. Mhm. Michał Probierz. Mhm. I jeszcze trzech. A to tam, ja nie brałem pod uwagę tego, nie było to tak, mówię, kurwa, aż tu? A tu przecież tu nie było. Nie no, on pierwszy raz odszedł w 11. Ja wiem, kiedy odszedł, bo wiem nawet, kto wziął za niego, kurwa, i kto był dalej. No, Piotr ale... Stokowiec. Mhm. I teraz jeszcze jest Michał Probierz i jeszcze jeden, tak? Jeszcze dwóch. Musi być. Czekaj, ty na kim skończyłeś, co nie powiedziałeś, Piotr Stokowiec? No, nie, Michał Probierz, Piotr Stokowiec. Tak. Jeszcze dwóch. Jeszcze dwóch. Ale dwóch razem z Probierzem, czy... Jeszcze dwóch innych. Dwóch bez Probierza. Bez Probierza. Prosto. Wiesz? No, to chyba jeździłem na te mecze, wiem. Dobra, to nie jest jeszcze odpowiedź, ale wydaje mi się, że jest Michniewicz i Hajto jeszcze. Pytanie w jakiej kolejności? Albo Artur, bo nie wiem, Artur Patyk prowadził też Jagiellonię, nieco. Tylko czy to było wtedy? Rafał Grzyb, bardzo lubię. Tak, Rafał Grzyb to jest udany trener Janka Glazurka. Lubimy go. Dobra, no to... Bo cały czas mówię od końca, tak? No to był po Probierzu był Hajto, a później był Michniewicz. Czyli Michniewicz między Hajtą a Stokowcem. Nie. Michniewicz przejmował pałeczkę po Probierzu. Mówił, że musi teraz, bo tam nie wiem, czy kojarzysz, to była taka dogranie tak zwanej, tak, że dostroić gitarę, nie? Coś tam było. Bo to było wtedy, jak Probierz podał się, później mieli miesiąc przygotowań, mówi, to ja muszę tam dostroić, co? Bo tam zawsze była taka dyskusja pomiędzy Michniewiczem, to znaczy między Mourinho a... Byłem blisko, ale się nie udało. Mourinho a Guardiolą, tak, polskimi. Tak, była taka dyskusja, mówi. I tam była taka szpileczka do Czesia, to chyba muszę coś dostroić. Tą. Ja miałem takie poczucie, że Michniewicz chciał sprzątać po Hajcie i tym się zasugerowałem, ale okazało się, że... Tracisz punkty i wyznaczę czapo. Hajto sprząta po Michniewiczu. Hajto podobno wszelkie ma teraz sprzątać. Oczywiście. Nie, tak, no, to po Ebesandzie, tak się tam... To w takim razie... A czemu ja wyznaczam w ogóle? No bo ja się źle, dobra. To futbol na tak dla Kowala. Znowu? No bo tak tam... To jest autorem tej książki. Kurwa. Nie, po co ja widziałem? Kuba Polkowski. Tak? Nie, właśnie. Maciej Polkowski. Maciej Polkowski. No dobrze, on Polkowski mówi. Maciej Polkowski. A. Jakbyś powiedział samo nazwisko, to byś się akurat trafił. Dobra. Kuba Polkowski mógł być bardzo młody wtedy, jak ta książka była pisana. Minus punkt. Zacznij tabelę w ogóle. Widziałem Polkowski tylko. Kowal, jeszcze masz szansę cały czas. Co? Na książkę. Tak? No ja nie chcę. Tylko musisz się bardziej... Nie chcesz? Chcę. No to jeszcze masz szansę. No ale nie mam szans, tak się szans. Tak, no jeszcze można się pogubić tutaj. Gdzie? No mówię ci. Czapa wyznacza. Neymana weźmiesz, a parówkę zjesz? Właśnie koszę, no. Kosisz. To może w takim razie... no to Zdania i na Janka. Dobra. Jan Glazurek, na to czekaliśmy. Słuchaj, tak czy tak. Wymień pięć zdań, które nie wypada mówić, gdy bierze się ślub, gdy jesteś zawodnikiem, a dziennikarz... Ktoś to wygra, no. Ja wezmę to szybko, pójdę do toalety, sprawdzę, czy mnie nie ma i ten, i wrócę i przeczytam. Dobrze. No tak, przecież to jest jak ten...
Jak sobotnie wydanie przeglądu sportowego. To startujemy. Tak, ślub i transfer. Pierdolę, idę do innej. To pierwsze. Dobrze. Drugie. Spieprzam stąd jak najszybciej. Trzy. Nie. Tak, kurwa, tutaj. Jesteś niewypłacalny, niewypłacalna. Albo nie, moja kobieta, mój klub jest niewypłacalny, niewypłacalna. Cztery. Taka kobieta z kart. Tak. To jest największy banał, jaki może być. Dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi, użyte w złym kontekście. I potem w dobrym. Tak, potem w dobrym. I pięć. Na nich. Tą szabelką tutaj nic nie zawojuje. Pięć. No to szabelką tutaj nic nie zawojuje. I tu, i tu. Ale te zdania jakoś tam tak nie wychodzą nam jakoś tak bardzo błyskotliwie. Nie macie tej czutki. No ja fatalnie. Kowalowi najlepiej poszło. Zupa sztabiowa do dzisiaj. Nie, ten faszystowski dyktator. No wpierdolę się kategorię. Nie, no moim zdaniem faszystowski dyktator to mnie na minę wrzuciłeś. No, i to w ogóle, ja, mówię ja nie wiem, to by trzeba pomyśleć, przed czy tego może jakoś nie wyciąć. Przed kolej i sędzia, chuj, no weź. Dobrze, Janek, punkt? Tak, punkt dla mnie i... Co punkt jest za zdania? Nie. No. Czemu nie? Nie utrzymujesz, utrzymuję. Już kręcam. Purmont Boaci dla Rokiego. Purmont Boaci. Ile meczów wygrał Górnik, gdy Boaci zaczynał w pierwszym składzie? Nie można się pomylić? Nie. Górnik generalnie rzadko wygrywał mecz ostatnio. Wydaje mi się, bo był taki mecz ze Stalą Mielec, który oni odwrócili w końcówce, tylko czy tam on wyszedł w podstawowym składzie, czy nie? Wydaje mi się, że pojawił się na boisku z ławki. Poza tym lecimy po kolei. Krakowia. Nie było takiego meczu chyba. Z Jagiellonia. Jakie są jeszcze drużyny w Ekstraklasie? Krakowia, Jagiellonia. Raków. Zagłębie. Z Legią nie wygrali. Z Lechem też nie wygrali. Chyba nie było wtedy jeszcze. Raków, Piast, z Piastem nie wygrali. Z Wartą przegrali. Zero. Jeden. Aj. Zagłębie Lubin 2-0. 88 minut wówczas na boisku Pulmonda Balciego. Wspaniały mecz. Dalej wyznacza Czapo. Nie, no Janek chyba. Janek, przepraszam. Ja wyznaczam, tak. To teraz Rybusy nabiał. Nabiał, proszę. Twarożek. Twaróg. Twarożek. Twarożek. A przecież twaróg, no dobra. Plus jeden roki. Co stracił za drogę? Twaróg chudy. To prawda. To może Purmont Boaci dla Czapo. O Jezus. W ciągu 30 sekund wymień 15 negatywnych określeń, które określał ten transfer. Poczekaj, jeszcze nie startuj jeszcze. 15 w ciągu 30 sekund. Ale to określenie, czyli zdanie, czy tylko jedno? Jedno słowo. Okej. 3-4. Beznadziejny, zły, najgorszy, chujowy. Przeskoczyło. pejoratywny, negatywny, bardzo zły, bardzo, bardzo, bardzo zły, niewypłacalny, nieopłacalny, niewymierny. Koniec.
Niewypłacalny? To jest niewypłacalny transfer, wiesz. Zacząłeś się książkę. Nieopłacalny, dobry. Tak, chciałem być ciepły. Co? Ale tam było w pierwszym składzie? Ja bo tak coś kojarzyło, że ze Stalą Bielsk też grał w wygranym meczu. No. Nie, ze Stalą. Czy w ogóle tak się jakoś taka... No to jest tak, ze Stalą on szedł z ławki. Bo szedł z ławki i chyba minutę później zmarnował okazję. Mogłeś preferować. No właśnie mówię, że też mi się kojarzyło, że tam właśnie jak zapali tą Stal Mielec po przerwie, to też... Przestraszyłeś mnie, że popełniłem błąd. No bo nie zwróciłem uwagi, że to w pierwszym składzie. Dobrze. I dostał żółtą kartkę wówczas. Ale kojarzyłem. To jest jego jedyny konkret. To co, no. Ja dalej wyznaczam, no tak po prostu. Nie, co? Ja wyznaczam. A, widziałeś, jak jechała wtedy Stal? Ten górnik ze Stalą Mielec? No wiem, pamiętam. No, ale złapali jak na karuzeli. Ale że to kartka to jest jedyny konkret, bo a czego? No. Ale jak wtedy ich zdemolowali tam po przerwie. No to kojarzyłem. Wyznacza ja. Roki. Boaciego jeszcze mamy, czy nie? Nie. Nie, no ile już będziesz, daj mu spokój. Dawaj, Roki, jeden na jeden ze mną i z tymi parówkami, zobaczymy. Nie, to poproszę kolejność dla Janka. Okay. Uszeregnij ludzi w studio według followersów na Twitterze od największej do najmniejszej. O, fajne. Nie wiem, ile czapo ma, ale dobra. Kowal najwięcej, 131 tysięcy ten człowiek ma. Może ile? 151. Kurwa, nawet nie wiedziałem. Bardzo ale dużo. Nie zwracam na to uwagi. Ale Kowal już w 11 lat. Nie, wiesz dlaczego ja nie zwracam uwagi na te informacje od Twittera, co ile ten, bo oni oszukują od zawsze, nie od momentu jak tam. Ale ja wam powiem, że on nie nawet... dzisiaj Kowal zaobserwował na Twitterze, także już okay. Mam jednego więcej. Także przemyśl tam. Nie no, wiem. Roki jest na miejscu drugim, Paweł Paczul jest na miejscu trzecim, ja jestem na miejscu czwartym i Czapo jest na piątym. Dobrze. Trzymujesz punkty. Trzymuję punkty. A ile Paczul masz? Te powiem, masz. Bo to jest waluta codzienności. W tym się ludzi wyznacza. Roki ma 40 na pewno, miał jubileusz. Czyli ma 41 pewnie teraz. Może tak być. Paweł pewnie ma 38. 30 coś. 38, ja mam 5. 36. A Czapo pewnie ma z nim 100. 2000? Nie no, 100 może ma. 2000? Panie. No, z 200 może. Spoko, no to byłem blisko. Robię karierę trochę. Tak. No to dobra. To no dalej rybusy lecimy. Wykończmy tę kategorię. Jakiś ementaler? Nie? Kto to jest w ogóle? Ja wiem kto, nie powiem wam, że... Wiesz, lepiej żebyśmy nie stracili... Aha, dobra, to Chris Brown, nie? Mhm. Teraz powiedziałeś? Tak, nie wiem. No właśnie... A czy twarożek to ser? Tak, chyba tak. No biały, tak, chyba tak, 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 nabiał na pewno. Na pewno. Edam? Czyli ser Edam, tak? No dobrze powiedział. Ser Edam? Blisko. Jakiś Edamski, tak? Ser Edamski. Tak. No to Edam to i Edamski. No jak nie? Edam okay. To jest skrót od Edamskiego. Kowal? Co? Nie no, ser Edamski nawet masz napisane na tym. Nie pisze ser Edam, no, tylko ser Edamski. Zagoglujemy to. Paweł, sprawdź to. Jest i taki... Będę się kłócił tutaj, punkt. Tak, pewnie zależy kto jest jak to nazwie. Nie? Nie no, przecież to ja wam w tych rybusach dostarczył. Mnie się wydaje, że jest to samo, no. Patrzcie, słuchają mnie, dostałem kolejnego obserwatora. No już Oźwek, no, lecą po do góry. Po tym jak upubliczniłeś... Na Wikipedii jest ser Edamski. No to... Nie no, jest Edam też. Nie. Edam też jest. No dobra, ale ty chciałeś ser Edamski, to tak? Zobacz, tak. To jest to samo. No. Właśnie Edamski bokser. Mhm, tam było. No, bo on pobił Rihanna. Tak. A te parówki to będziemy musieli zjeść, czy nie? Znaczy, masz to się tak boisz? A co, głodny jesteś? Bo ja teraz chyba nie, to wyznaczę teraz. Znaczy ja wyznaczam, no ale się właśnie zastanawiam, czy nie wziąć to na siebie. Ja i teraz zastanawiam się tylko, czy ciebie, czy Rokiego w to wrzucić. Masz... Ale dostałem teraz punkt, tak? Tak. Pokażcie to. Jakie to jest oszustwo? Pokażcie. Wiesz co, zależy kto jest bardziej zdesperowany. Ten, który jest bardziej zdesperowany, to zje tą parówkę, a ten, który mniej, to nie. A Roki ma komfort, że sobie ja może tak, nie. Ale jest to może być, jak ktoś szybciej zje parówkę, nie? Paczul jest niemożliwy, ty. Wziął kategoria nabiał, wpierdolił tam z żółty ser sam. Jeden twarożek, o który się zapytał, ty, w nabiale to jeszcze jest tak. Kefir, jogurcik, śmietana. No, wsadziłeś same sery, bo te lubisz.
Żółta jeszcze w dodatku. No i to mógłby powiedzieć faszystowski dyktator i kowal. Czy co? Żółta jeszcze w dodatku. Żółte? Dobra, wyznacza... Widziałeś, pieprzyłeś no, te żółte sery zamiast białych. To może... A zdania jeszcze są? Nie. Do szczęścia. No nie wnosimy chyba. No, no nie. Jest chyba jeszcze futbol na tak. Została no, jeszcze chyba kolejność. I jeden na jeden. A odwrócony Najman jeszcze w ogóle. To odwrócony Najman. Jak największą liczbę sędziów, którzy będą sędziować na Euro 2000. Ale i teraz na pewno nie. Tylko głównych właśnie. Jak, ty tylko głównych. Tylko głównych. To ciężko. Tylko na pewno nie Marciniak. Głównych. Ja wiem, albo wymienię jak największą liczbę sędziów, którzy nie będą sędziowie. No to 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Stop! Ajajaj. No to dwóch znasz? Tak. Minuta. Rozumiem, to miałem 20, miałem ten. Czas start. Nicola Rizzoli. Margaretti. Tam jest 15. Antoni Margaretti. Nie ma. Nie ma? Nie ma. No to. O kurwa. Ile tam? Minus 3, tak? Jak nie ten? 2. Felix Brych? Tak. Wiktor Kasaj? Co? No jest taki, ale... To jest? Noriaki, to Noriaki. Nie ma. Nie ma? To no, nie ma. Kasaj to ma 600 lat, on jest starszy od Powiem tak, ale zaczyna się robić ciekawie. Minus 2. Felix Brych. Czunet Czakir. Ja bym powiedział tak, Mateo Laos. Tak. Tyle. Carlos Del Colo Grande. A dwóch jedzie, no właśnie. Andreas Ekberg, Orel Greenfield. A ten z Argentyny? Ovidiu, no, no. Alin Hadegani, Fernando Rapalini, Sergio Karasiow, Istvan Kovacs, Michael Oliver, Lajos, Danny McKayley, Dierl Kuipers, Daniel Orsato, Artur Manuel Ribeiro Soares Diaz, Daniel Ziebert, Anthony Taylor, Clement Dobra, Turpin, nie, Slavko Vincic. To jeszcze raz pokazuje, że... I brawo, nieznani. Nie, i brawo, Markus Merk, gdzie jest? Ale i brawo Roki. Roki nie ogląda piłki dla sędziów. Gdzie jest Pierlu i gdzie jest Kolina? Minus 2. Wśród sędziów VAR znalazł się Paweł Gil. Co gorsza, może się okazać, że o zwycięstwie zdecyduje porówka. To jest najgorszy moment. Tak, może tak być. No. Zobaczmy te klasyfikacje. I teraz ja biorę jeden na jeden z Rokim i tutaj robimy plotnik, na który nie zasługujemy. A tam jest ten, połknij na raz. Znaczy, ja powiem tak, generalnie ja bym wziął tą parówkę, tylko ja się boję, że to się stanie coś takiego, że będziemy musieli zjeść albo nią jakoś machać i potem jakieś memy pójdą na internecie. Nie otwieraj! I tak dalej. Będzie otwieranie pewnie. A, trzeba ją otworzyć bez rąk. Nie, co ty? No zobaczmy. Weź z nim to i wygraj. Nie chcę. A wziąłeś to czy nie? Co mnie podpuszczasz? No ale no masz porówkę dymą. Trochę boję, że później jakieś memy ze mną będą czy coś, chociaż kim ja w sumie jestem. Jak ty się będziesz bał, to ja bym zjadł. Słuchaj, wtedy będziesz mógł mieć tych obserwujących, byś miał z 1000. A to streamer. Czapo. Nie, a pokaż ci jeszcze jakieś, jakie są te. Futbol. Jeszcze futbol na tak mamy? Tak. No to futbol na tak dla. Kurczę, no. No to a, dobra. Futbol na tak dla Rokiego. Do pustaka mu wyłożę. Skąd wiesz? Komu w książce zadedykował specjalne podziękowanie Jerzego? Żonie Jerzego Engela. Piłkarzom, firmie Italmot, samemu sobie. Chyba ja mam, że wszystko mogłoby być możliwe. Jak... Firma nie dziwiłbym się, jak tam na końcu było, że dziękujemy bardzo za pomoc w wydaniu firmie Italmot, nie? Która przyczyniła się na przykład, nie wiem... Do wydania tej książki. Do wydania tej książki. Ktoś musiał zapłacić za to. Kurczę, pierwsza myśl to żonie, bo pamiętam, że Wojtek Piera opowiadał taką anegdotę i on tam z żoną bardzo był związany, że Wojciech, znaczy Jerzy Engel chciał odpuścić. To Tajner była, nie Engel. Nie, chciał odpuścić Wojciechowi Pieli, ale żona mu powiedziała, żeby nie odpuszczał, także może żonie podziękował, skoro tak są mocno związani. Czy żonie to by się tak pierwsze nasuwało, nie? A firma Italmot kusi. No kusi, fajnie, żeby to było.
Samemu sobie to no, chyba... to tylko jednej, tak? Z tych. Tak. No chyba. To taki plot twist, że na przykład trzeba by powiedzieć wszystkie. Mhm. Nie no, widzę na okładce, że to jest film Apolmot, a nie Italmot, także spokojnie. Nie widziałeś, jak podpowiedziałeś? Jak latasz tu, kurwa, z reklamówką podpowiedzi? No ale cię rozszyfrował. Rozczytał cię od razu na kilometr. Bawisz się w Hadaja, patrzę. Podpalić? Nagrodę? Może to będzie bitwa na te parówki, że trzeba do ust i wiesz. Dobra, dajmy tych piłkarzy. Specjalne podziękowania dla firmy Italmot. Czyli jednak, no. Pomogli mi. To nie jest Rzęgę. Wydawca. Maciej Polkowski dodał sobie specjalnie. Sam. Minus punkt wyznacza Czapo. Ale się robi gorąco, no. Wszyscy mamy po 9 przed? Wszyscy mamy po 9, no pokażcie to. Ale jedziemy, no walka. I co zostało? Najman. Jeden na jeden. Kolejność. I tyle. I tyle. No to... Parówki będą finałem. Tak, ale to będzie finał, na który nie zasługujemy. Nie, chyba są jeszcze dwa, jeden na jeden, tak. Nie? A, spoko. No to dobra, zróbmy jeszcze raz odwróconego Najmana. Ostatni chyba, tak? Jak najwięcej członków zarządu PZPN? No trochę. A z tego zarządu, tak? Nie, że jakiś starych. Z tego zarządu. 20. Czy można zamiast mówić członek taki, członek taki, członek taki? To znaczy? A co? No pytam się. Ale jaki członek? No, to członek. Nie, musi być imię, nazwisko członka. 19. 18. Jak ktoś zrobi więcej niż 10, to za 3. 17. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 7 za 3. Ja tam nie mam żadnego członka, tam ludzi znam. No to, to co ludzie? Dawaj, Roki, dwa za 3. Spokojnie. Dla mnie członek się sobie ukaże. Nie wiem, się... 6. 5. No, biorę. Dobra. Do, zobaczymy w pierwszy show. Adam Gilarski. Poczekaj, no czas muszę włączyć. 3, 4. Kto? Adam Gilarski. Łukasz... Nie, nie ma go? Nie. On jest od tych spraw korupcyjnych. Łukasz Wachowski. Też nie ma chyba. Okej. Koniec! No jak koniec? No, koniec. No, koniec. Dwie pomyłki. Boniek, Sobiński, Koźmiński, Majewski i jeszcze no, ktoś bym znalazł. No i co? I to jest koniec? No, bo dwa razy się pomyliłeś. Zamiast wystrzelać się z pewniaku, to zacząłeś... Poszedłeś się od tej strony, co trzeba. Do no nie. Ja myślałem, że ja źle dzisiaj zacząłem i to nie pracuje do końca głowa najlepiej, ale... Nie, bo ale to mogły być złote strzały, to bym mógł trafić. Ale to był złoty strzał, jeden już nie mam. Były, no. Spadłeś z progu przy pierwszym skoku, przy drugim poprawiłeś bez wiatru. Majewski, Koźmiński, Boniek. Ale co mi to teraz obchodzi? No? To ja tutaj fakt. No i tyle. Panu. Patrz, miałeś do pustej, nie? I ty nie trafiłeś. Próbowałem rogalem przez drugą bramkę walnąć. No. Wyznaczasz. Zrabony. To ja chyba wyznaczam. Ale wystrzelił. Ale wygrał cytację. Ale wystrzelił z dwoma pierwszymi. Ale nie może na siebie. A ty straciłeś punkt teraz? No tak. Dwa? Jak dwa? No dwa. No tak, no bo... No. Dawaj, Bazi. Glazi. Johnny Glazi. Masz chęć na tą parówkę, to weź parówkę. Zrób z Kowalem tą parówkę. No dlaczego? Ja nie, nie liczę, nie będę. Odwróciłem. Ale Kowal nie chce tego robić, to bez sensu. Ja też nie chcę. Ja żeby, ja mogę wziąć z Kowalem tą parówkę. Tak nie zjecie. No zaraz będziesz, bo akurat ciebie wyznaczam serdecznie do kolejności, która została jeszcze. Ale to pewnie, kurczę. Powiedz, jak wygląda teraz tabela Ekstraklasy. Wszystkie 16? Tak. O, komu to powiesz. Legia, Pogoń, no to teraz tak. Tylko nie wymienię, bo się tą parówkę robi. No właśnie, no. Poczekaj, nie no, Legia, Pogoń, trzeci jest Raków, czwarty jest Piast Gliwice, piąty będzie, teraz kurczę, czyli...
No dobra, nie będę przedłużał. Śląsk Wrocław. Źle, Lechia. Minus punkt. I teraz Jan Glazi musi podjąć męską decyzję. Z tą parówką. Cóż, albo jak przegram, to... No słuchaj, ale punkt, jak tak? Weźmiesz z Rokim, tak. Jak weźmiesz no. Z Rokim, to może to go wyprzedzisz. Nie, ale on będzie miał remis. Nie, no ty stracisz jednego, a on zyska dwa, to będzie 9 do 8. Ale jak weźmie ciebie, to będzie miał za mną remis. Tak. No a jak z tobą weźmie, to wygra. I potem znowu będziemy musieli jechać jeden na jeden. Dobra, Roki. Nie, ja nie chcę. Ja nie chcę. Ja po prostu wygra. No zostaw to. Zostaw, no, nie wiemy co ten. On już ma połowę zblokowaną. No, on już rozblokowuje. Z kim grasz? Ale co gramy? Z Rokim. Pokażmy. Nie masz mi się spakowanej w połowie parówki, kiedy my... Na mój sygnał. Na mój sygnał. A co, jakiejś... Pokażmy to. Parówę pokazuję. Jeden na jeden. No dobra. Trzecie. Dobra, chłopaki, musicie pogadać. Nie, jeden na jeden. Co to jest? Nie, może się będą bić parowami. Na mój sygnał. Jak coś wymyślałeś. Pokażmy, kto szybciej odfoluje i zje parówkę. I zje. Jak zje? No tak, no. No zje. Zimną parówkę? Patrz, jak Roki nas pakuje. Co ty robisz? Głębokie gardło. To trzeba pokazać. Dużo. Skala dumna ty tego. Powiem tak, skojarzenie ja. Wygracza. Poza moją żenadę. Jak cię złapią, wiesz? Idę po moje trofeum, po kosz do śmieci. Parówki nie tak. Roki zrobi wszystko, żeby wygrać. Znaczy, tobie by wypadało no wziąć złe. I tym przygrzać w łeb o tym. To takim... Znaczy, były gorsze rzeczy do robienia. Ej, ale dobra jest ta parówka w sumie. Nie, parówka jak parówka. No, nie, no. Ale ja jem na ciepło, to jest zimna, taka dobra. Ja lubię parówki na zimno. Znaczy, dobrze, że można było popijać, bo nie dobra. Czy ja mam ile? Mazi, mam 7 czy ile 6? Masz szczęście. Mazi, masz szczęście, że nie przeczytałeś składu tej parówki. Ja się trzy solandów, tak jakby ktoś chciał. Tak jest. Roki wyznacza, ale wygrał już. Tak. Jak to? A co jeszcze jest jeden na jeden. Jeden na jeden, ale no zobaczmy tabelę, to się nic nie ma zmienić. A, bo dwa punkty dostałeś. A jeszcze jakby ze mną, by dał jeden na jeden ze mną, to ja teoretycznie mógłbym mieć 10, a on 10. I... Ale czy podejmę to ryzyko? Nie podejmę. A no zagrajcie, chociaż to się będzie działo, no bez sensu grać z kimś innym. Nie, to jest bardzo skowal. Cwaniak ty. Oszukaliście mnie za damem i co myślicie? Tak. Nie po to jadłem tak parówkę, żeby teraz nie wyjść z książką. Tak. Damo nie wygrał. Tak. No dobra. On sobie zapłaciłeś za to taką porządną cenę. Nie, no już wcześniej odpuściłem z tym uczułkiem, także i tak dałem wam fory. Z parówką mi nie dałeś fory. Ostatni jeden na jeden byśmy poprosili. Pojedynek na Łotyszy w polskiej piłce kiedykolwiek. W polskiej ekstraklasie. Myślę, że nawet ze mną byś wygrał. Myślę, że tak. 100%. Tak znaczy na Rokie ma więcej punktów i tej, słucham tej, państwa. Tak gra, bo ja zaraz Łotysza z Litwinem pomylę na 100%. Dla mnie to są jedni ci sami. No dobra. Denis Rakens. I takie zdanie miałeś mówić wtedy. Co? Że Litwini i Łotysze to samo. Szernas. Dobrze. To Litwin przecież. Nie, źle. Źle jeszcze. Wiśniakows. Dobrze. To ja drugi Wiśniakows. Dobrze. To ja trzeci Wiśniakows. Nie było trzeciego. Nie było trzeciego Wiśniakowsa. Nie. Koniec. Koniec. Brawo! A Gutkowski? Tak. Łotysz. Był. Książka. Był. Jest. Był. Jest. Książka Futbol na tak wędruje do Mateusza Łukaszewskiego. Przekażcie. Tam wczoraj wiesz o tym, gdzie ten Gutkowski. A wczoraj, no wczoraj. Trafił w tramwaj. Prawdziwe trofeum. Jest to bardzo cenne trofeum. Tak. I nie ukrywam, że zrobiłbym wiele więcej niż zjedzenie tej parówki, żeby je wygrać. Jeszcze? Ale będę żałował, że nie wziąłem tej parówki, no. Ja zjadłem ją na zimno i nie wygrałem. No, w sumie Janek jest największym przegrywem, bo podjął próbę i nie dał rady. No. Dobrze, panowie, dziękuję wam za miło spędzony czas. A pokażcie jeszcze tam co? Klasyfikację. Pła, nie było tak źle. Drugie miejsce. Razem byśmy wszyscy mieli więcej od Rokiego. Tak. Ja z Kowalem mam mniej niż Roki ma. Tak. Jan Glazurek, no dzisiaj nie ja poszło. Też z Kowale mam. Żałuję. To tylko i wyłącznie przez parówkę i jakieś takie zadania typu właśnie ten. Tylko jedna parówka była do jedzenia. Żałuję tych Turków, bo wiedziałem, że był taki gość manszis, tylko nie wiedziałem jak miał na imię. Następnym razem, jak się przygotowujesz do kategorii takiej jak nabiał, to przeczytaj o tym nabiale więcej, a nie wpieprzyjesz tylko żółty ser. I biały. Sam nie wiedziałeś, że to jest biały ten twarożek. Ja wiem jakiego koloru jest twarożek.
Tak? To po co się pytałeś? Bo chciałem się upewnić. Dziękuję wam bardzo. Wojciech Kowalczyk, Daniel Żurawski, Jan Glazurek, Mateusz Rokuszewski. Dziękuję. I Paweł Paczul. Słuchajcie radia i bądźcie dla siebie dobrzy, bo Polska jest najważniejsza. Dobranoc. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj walczaka, nie zdechlaka, daj Polaka, nie drumlaka, nie grzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Profesjonalizm wygrywa. Albo Fuchs! Fuchsiarz.pl. Postaw na siebie.